wydarzenia w naszej małej gminie, gminie Czajków i w miejscowości Mielcuchy. Z udziałem minister Marleny Maląg w Mielcuchach w gminie Czajków w poniedziałek 31 maja oficjalnie oddano utworzone w budynku byłej szkoły podstawowej Klub Seniora Plus. Mimo że zaawansowane na dużą skalę remonty zakończyły się już w ubiegłym roku, przez pandemię koronawirusa seniorzy z terenu gminy dopiero od 31 maja oficjalnie mogą korzystać z obiektu, którego wnętrza zrobiły wrażenie na samej pani minister. W byłych klasach szkoły podstawowej znaleźć można nie tylko salę wypoczynkową połączoną z siłownią, wyposażoną w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, w tym bieżnie i orbiterki, ale i salkę rehabilitacyjną, komputerową, obok której utworzono stołówkę z aneksem kuchennym, a także sanitariaty z szatnią. Całość inwestycji pochłonęła ponad 500 tysięcy złotych, z czego ponad 170 tysięcy złotych wyniosło dofinansowanie z rządowego programu. W całym powiecie ostrzeszowskim na kluby i domy dla seniorów wydano już 1 300 000 złotych. Są to środki przeznaczone nie tylko na tworzenie tego typu placówek, ale również ich funkcjonowanie. Polityka senioralna rządu, wsparcie przede wszystkim właśnie w ramach solidarności międzypokoleniowej naszych emerytów, rencistów, ale przede wszystkim osób starszych jest dla nas bardzo ważna. I również w nowym takim dokumencie, potężnym programie społeczno-gospodarczym, jakim jest Polski Ład, również tam są konkretne rozwiązania, które mają tą jesień życia polepszyć, aby ta jesień życia była lepsza. W tym roku dodatkowych 36 miliardów złotych zostanie przeznaczonych właśnie dla seniorów. Prowadzone są te działania przez Ministerstwo Rodziny związane z tworzeniem domów, klubów seniora, a także ten program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, ale także program Aktywni Plus, skierowany do organizacji pozarządowej na prowadzenie różnorakich zajęć dla seniorów. I bardzo się cieszę, że również w gminie Czajków powstanie klub seniora. Przypomnę, że na terenie całego kraju mamy około 1000 domów i klubów seniora. Kiedy w 2015 roku obejmowaliśmy rządy, tych domów było około 90. Jest bardzo duża potrzeba i przede wszystkim one służą drugiemu człowiekowi. To jest to miejsce, gdzie chętnie spotykają się osoby starsze, korzystają z różnorakich zajęć, ale także mają możliwość wyjścia z domu, spotkania się z drugim człowiekiem. Są to miejsca bardzo potrzebne w każdych, nawet najmniejszych miejscowościach. I niezmiernie cieszę się, że właśnie dzisiaj będę świadkiem tego, że klub będzie otwierany w gminie Czajków. Minister zwracała uwagę na rosnącą z roku na rok liczbę osób starszych w Polsce. Dlatego też, jak zauważyła, w Polskim Ładzie znalazły się działania skierowane do seniorów. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Maląg mówiła również o rozwiązaniach, które mają zostać zaproponowane tym seniorom, którzy będą mogli i chcieli kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zgodnie z zapowiedzią, seniorzy, którzy nie będą pobierali emerytury, tylko zdecydują się kontynuować pracę, będą zwolnieni od podatku dochodowego. Dzięki temu, jak mówiła minister, będą oni cały czas odprowadzali składki, przez co ich kapitał w momencie przejścia na emeryturę będzie wyższy. Ale warto spojrzeć to, co w tym ostatnim czasie było też zrobione. 13. emerytura, waloryzacja rent i emerytur. W tym roku jeszcze czeka nas wypłata 14. emerytury, jednorazowego świadczenia, które w tym roku będzie wypłacane, bo planowane było właśnie wprowadzenie 30-tysięcznej kwoty wolnej od podatku. Z oferty klubu przez kilka godzin dziennie korzysta 15 seniorów. W ramach harmonogramu mamy zaplanowany cykl zajęć z florystą, z psychologiem, z warsztaty kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi i szereg jeszcze różnych inicjatyw, które wypłyną z grupy seniorów. Tutaj jesteśmy otwarci na oczekiwania właśnie grupy i pomysły, które płyną od seniorów.
Wysota zapewniała, że jest otwarta na pomysły seniorów, dlatego też zaproponowany przez nią plan dnia w każdej chwili może ulec zmianie. Wójt Henryk Pichta mówił z kolei o ogromnym zainteresowaniu ze strony seniorów powstałym klubem. Niewykluczone więc, że w przyszłości samorządowiec będzie się starał o pozyskanie kolejnych środków na uruchomienie drugiego takiego punktu na terenie gminy.